Witajcie bliska normalnie. Dobrze, jedzie. No, chciałem to nagrać, bo tak myślę, ale dobra. Tu jest właśnie ten zbiornik. Tam, 200 metrów głębiej. Myślę, żeby tam popłynąć, ale nie z tym ekwipunkiem, nie? Bo mam trzy wady. Troszkę podciągnę się do góry, żeby przez przypadek głupi Simot jeszcze mi nie spłynął. Tam trzeba spłynąć na dół, nie? Zostawię tu Simota. I popierniczam do bazy swojej. I tam właśnie spróbuję zdobyć ten. Tylko muszę wziąć masę baterii, bo widziałem, jak to ktoś zdobył. Te stworzenka zabierają cały poziom baterii. Zmienić oddycharkę. Potrafi jak pieprznie błyskawicą ten pająk, że jest niebezpieczny, żeby zabić człowieka. Tak pieprznie błyskawicą, to... To wiecie, to z tej baterii zrobi się tam 90%, 100%. Wszystko schodzi na 0%, nie? Wyjdę na górę może. Dobra, płynę tak na razie. Prawie kilometr odpłynąłem, ja pierniczę. Żebym ja teraz miał łatwo na Simota, ale idę do sygnału Simota normalnie tam. Łatwo nie będzie, może głupio zrobiłem ogólnie, ale dobra. Głupio zrobiłem, mogę iść płynąć Simotem tak naprawdę. Ale... No, płynę pod wodą, kurde, mój kurde. A... No co on robi? Aha, patrzcie, trzyma na ciśnięto, nie? A jeszcze się kurde, co on robi. Tam rozwiesiłem plakaty w bazie, tam dorobiłem parę pierdółek, pozbierałem trochę tytanu, nie? Przydałaby się ruda srebra, żeby trzeci bioreaktor zrobić, też zrobiłem taki moduł na trzeci bioreaktor. Bo coś czuję, że baza będzie już słabowała, nie? Już te, mam tę butlę wielką, to dostarcza na długo, a jeszcze miałem plan, żeby wziąć drugą butlę. Wezmę jeszcze jedną butlę, wezmę. Żeby zmienić butlę na butlę naprawdę. W tym i tak się da. Ta butla ona będzie pełna według takich powiedzmy informacji, które tak posiadam, nie? Nie testowałem tego normalnie, no ale dobra. Zaraz to potestuję, nie? Może mam nadzieję, że nie stracę wszystkiego, ale no, mam save'a najwyżej, nie? Zrobi taki kurde masakryczne zejście normalnie. Stworzonka są niebezpieczne. Nie wiem, czy to jest mądre, moim zdaniem to jest dziwne, ale ja chcę spróbować, nie? W taki sposób zrobić normalnie. Simo głębiej nie mogę zejść 300 metrów, bo to tyle tylko jest ulepszenie dało, te jedno ulepszenie tylko tyle dało, nie? Co zdobyłem na Aurorze, nie? Prosto. Nie pokazujemy niczego na razie, to jest tajemnica. Ale to nie jest żadna tajemnica, tylko nie o to mi chodzi, nie, żeby pokazywać. Ten tytan od razu stąd przerzucę. Tu dawaj mi skaner. Bez skanera sobie w dupę wsadźcie. Tak, te rośliny tam. Ten tytan od razu przepalę, żeby mnie nie wkurzał. Bo ja nie lubię tego tytanu pod taką pokazującą złomu. Przepalić złom, dobrze. Zawsze się przyda, nie? Bo schodzi jak burza tytan, bo to wszystko się z tytanu buduje. Tam czasami jakiś ołów i tak dalej. Nie? Ciach. Paliwo, nie paliwo, pierdol to. Tytan tutaj damy jeszcze, może nie tytan, lit. No i tu damy mieć, tam będzie, nie? Dobra. Setki baterie. Tom. Cztery setki, kurde, są. Ta? Cztery baterie 100% są. Kurde, gdzie będzie co wkładać, nie? Kurde, może za szybko zacząłem nagrywanie, no. Muszę w końcu do jasnej cholery tą butlę wezmę. Zacznę te rośliny sadzić, a nie kurde się bawić z tymi roślinkami, nie? Ta butla ile daje tlenu? Zjem. Chcę zobaczyć, czy naprawdę tak to działa. Jak myślę, nie? To działa, nie? Bo nie mam pewności, że to działa, nie? Ludzie, jakieś pierdolę, jak to towaru jest w pizdu. Myślałem, że sobie to
zeżre, dobra. Muszę takie coś zrobić na zewnątrz, ale to też kurde. Trzeba tytan i ołów. No nie jest taki problematyczny materiał, ale zawsze mi się na zewnątrz najmniej rzeczy co robić, nie? Ale dobra, no. Na razie do tytanu powinno wsadzić, wszędzie gdziekolwiek wsadzić to do tytanu. Kurde, właśnie, normalnie boję się cholera. Może się nie uda. Nie bez podwozu, kurde, ja zawsze nie wiedziałem to płynąć normalnie. Wyspa, szklona, w kierunku wyspy to nie. Simon jest tutaj, 900 metrów. O kurde, to się zaraz. Ja pierdolę, to już ścieknizny idzie dostać. To ludzie, to ja już to 15 razy robię, 15 razy normalnie. Ciągle mówię, dobra, jest okej, zmienię. Dobra, zmienię i tak cały czas. I kurde, nie, no nie umiem, kurde, normalnie, no. Chciałbym zapamiętać prostej czynności, weź też do jasnej cholery tą poddycharkę wymień. Bo zlikwidowałeś promieniowanie, teraz promieniowanie jest w poszczególnych strefach, nie? Bardzo chyba nieliczny, z tego co pamiętam, normalnie tam na pewno nie będzie promieniowania. Może teraz tak chyba to powinno działać, no dobra. Dawaj narzędzia. I wypieprzaj mi... O, dawaj maskę moją. Tap. Oddycharka, no. Tap. Ty tam jest kurde... Wypieprzaj z tą maską. Dobra. Nerwy to będzie skołatać na maki. Fajnie byłoby jedną bryłkę srebra, fajnie byłoby znaleźć, bo właśnie mógłbym trzeci bioreaktor w głowie. Jeszcze, przy okazji. Takie żółwki. Ja tam nie mam zamiaru robić długo, ja to raczej tam... Muszę być ekspresowo. Znajdź Simota, to jest aż tam. A ta butla wytrzymuje, tak? A teraz jakbym zmienił tą butlę na tą butlę, to ona trzyma? Czy ma, nie ma powietrze, tak? Czekaj, zejdzie to powietrze. Zejdzie ono. O kurde, jak wolno. A teraz tak tap. 123, a teraz nałożę tą butlę. Czy ja robię takie czytowanie, czy po prostu ta butla ma... Nie, dobra, 185. Dobra, czyli butla trzyma tyle, ile ma, tyle ma. Czyli one się napełniają, bo one się tą opróżniają. Dobra. Dobrze wiedzieć. No to płynąć tyle, no to jest proste. Niektórzy to nie o to chodzi, żeby zdążyć, którzy właśnie one tam są bardzo niebezpieczne stworzonka, nie? Które mnie zabiją, a i niszczą właśnie baterie, jak już to mówiłem wcześniej. Po prostu rozpieprzają baterie, nie? Jedno z takich błysk jakiś dziwny i one rozwalają baterie, bo widziałem jak gościowie tam rozpieprzały wszystko, nie? Znalazłem, bo ja już bym ten zbiornik i nie widziałem, że to jest taki problematyczny. Kiedyś ten zbiornik to wszyscy mnie, wszędzie po ludzi widziałem, że mieli, a teraz nie dziwi się, że ludzie tego nie tworzą potem, bo kurde znowu tylko ci męczą z tym. Strasznie, nie? Myślę, jak wodą mogę długo wytrzymać. Na pewno jest obie butle. Wygląda jakby świecił w moją... A to dobra, do dołu świeci, dobra. Dobra, wejdź. Napełnij butlę. Ciach. Teraz tak, tap. Napełnij tą butlę jeszcze wreszcie czego. Tap, okej. Okay. Wymień butlę na największą butlę. To mam tonę baterii i mam nadzieję, że się uda, nie? Może łatwo tam nie będzie, się boję jak skurczysyn. Skaner, to, spawarka, nóż. O ja pierdyle, jak się boję. Wyskakujemy. Jeszcze sobie zapiszę teraz grę. Będę miał przynajmniej odczyt na jakimś bezpiecznym miejscu. Dobra, to chuj, to trzeba unikać i pod wodę, no pod wodę schodź. Sygnał gdzieś z radia, no to na co mi ten sygnał teraz, że teraz coś rozbieram. Ja pierniczę, ja się tak boję. Mi się czyta. Szukamy teraz tej bazy, nie? Tam. O kurna, to nie to, że jest 500 metrów głębokości, ale jeszcze jest dystans. Trzeba przepłynąć. Dystans ogromny trzeba przepłynąć. O ten pająk, widzicie? Tam ten pająk tam. To jest przerażający, a on robi niezły rozkłód.
sieją niezłe zniszczenie i są wybitnie agresywne. Nie trochę agresywne, tylko wybitnie agresywne, nie? Detecting a titanium mass somewhere in this area. Jest to coś do cięcia? Może to PDA? To nic nie ma. To nie jest to pomieszczenie, ja pierdyle. Jak tam mam wleć? Widzicie, tam jest zbiornik, nie? Z drugiej strony na pewno, nie? Ta, właśnie tutaj. Dobra, tędy tu. Dobra, pływaj. Gdzie jest, kurwa, jeszcze technologia? Jakaś technologia. Jedna technologia musi być w tym cholerstwie. No kurde! No jest technologia. Nie, PDA to jest. Gdzie jest technologia? Integrating new PDA data. Muszę wypłynąć na powierzchnię, chyba muszę wypłynąć. Bo nie zdążę już chyba. Że ja nie znalazłem technologii, nic, tylko zbiornik znalazłem. Muszę wyjść stąd, muszę stąd wyjść. Na zewnątrz muszę wyjść, bo już za długo tu jestem. Jak ja mam się teraz wydostać tędy, dobra. Dobra, zbiornik zdobyłem, ale jak jestem tutaj, to technologię też zdobyć, nie? Jak ja się teraz stąd wydostać? Kurde mać. Nie wiem, że nie pierdolę na razie technologii. Bo i tak tych technologii nie mogę zrobić, nie? Gdzie tu jest wyjście do góry, takie wyjście, jakieś poważne do góry wyjście, nie? Nie wiem, mam drugą butę, ale nie wiem, czy to moja teoria jest prawdziwa. Było zbierać PDA, głupku, było zbierać PDA jakieś? Opierdolone chujstwo. Teraz nie wiem, jak wyjść. Najpierw utonę, ale zbiornik ma zeskanowany, nie? Cholera jasna! Gdzie jest, kurwa, mój Simon, kurwa, sygnał wskazywany jest normalnie, no ja pierdolę, no! Simotek, błagam cię, zacznij mi pikać, kurwa, mać! 30 sekund, no. Czy tu się da wypłynąć, to gdzieś tu będzie Simon. No, technologii nie zdobyłem, ale... Etap? Dobra, mam tenu trochę. Te służąga też są ciekawe, ale... Tam jest Simon. O, ja piórak daleko. Idealnie, że... Chyba dźwięk się stracił. Wrócił dźwięk w grze. Zaraz zobaczę. Właśnie takie pęknięcie w grze to często oznacza, kurde, dziadostwo i... Tyle. Alt tab, muszę sprawdzić teraz coś. Ta, nie, chodzi wszystko. Alt tab. Chodzi. Dobra. Dobra. Pieprzył tu całą resztę. Technologii nie zdobyłem. I tak mi na razie nie zależy. To trzeba dokładnie przeszukać, a ja nie będę tak na szybko przeszukiwał, nie? No dobra. Zdobyłem co najważniejsze, nie? Zbiornik, którego pragnąłem, kurde, najbardziej. Alt tab, jeszcze zobaczysz na pewno. On wymagał jednego sematu. I co on wymaga teraz, ten zbiornik? Co wymaga ten zbiornik, panie? Do budowy oczywiście, nie? Tak. 5 szkła i 2 tytanu. Przynajmniej jakieś kurwy te szkła tego drugiego jeszcze nie wymaga. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Nie o to mi chodziło, dobra, ale się nagrywa. Tak. Płynę. Ja miałem zrobić, co miałem zrobić. Wejdźmy w górę, wejdźmy pod górę normalnie tam. Pod wodą będę płynął, ale nie tak głęboko. No płyń, co ty kurde robisz normalnie? A. No co się stało? Co ja się kurde przykleiłem do czegoś? No nie wiem, kurde, Simon mi psychikował normalnie. Wyjść z Simota. Opuść Simota. No patrz, no już ja pierdolę, co to za bug? Ja ugrzęzłem w wodzie normalnie, no. Widział to ktoś i nawet wyjść z Simota nie mogę normalnie, no.
Ja pierdolę, ludzie, miłosierdzia to nie ma, nie? Zapisać gry też nie mogę jakoś, nie? O, ruszyło? Czy mi się wydaje, że ruszyło? Wydaje mi się. Escape. No nie mogę wyjść z gry nawet. Kurde. Teraz to na nie sobie się nagrywa w ogóle, nie? Ale to już nie mogę nic sprawdzić, nie? Wszystko się spieprzyło, nie? No szkurna jego gajowego. Ja pierdolę, taka fajna szarża była. A teraz nagle, no co z tego, że jest Emi tu pisze, kurde. No światło się zapala i gasi. No ja pierdolę, skąd takie błędy? No ludzie, no. Ale przecież tu nie ma nic, tylko woda. No to jak mogą być błędy w wodzie zrobić normalnie, no. Ja tu z głodu zdechnę, no i to byłoby najlepsze, ale ja sobie to umierał godzinami teraz normalnie, bo przecież za... Bo tak jak umrę, no to jest takie najlepsze, śmierć, nie? Ostatnio też to był taki manewr, normalnie musiałem umrzeć. Dałem się zabić Lewiatonowi w końcu, bo nie jest to, że wyszłem z tego, jak ciągle byłem w bugu, no. I teraz znowu jestem w bugu, ale teraz to jest jeszcze gorzej, bo... Nawet ja to nie miałem przedmiotów żadnych, bo ja to nic nie zbierałem, nie? Skurna, normalnie, nawet nie wiem, czy się nagrywa, no. Pierdole, takie coś, normalnie. A nie wyjść z gry, ani nic, no to pięknie, nie? Kurna, ludzie, ja normalnie szajby dostanę. No odbaguj się, ja cię błagam, kurde, zróbże cokolwiek. Ruszaj w prawo, lewo, kurde, kręcę tym simotem na wszystkie strony świata, żeby to ruszyło, ale... O... No i za następny film do cięcia, ale ja nie mam... A rany Julek, no... Przecież to jasnej cholery... Dobra, nic nie działa, nie? Ja nawet nagrywania, kurna, wyłączyć nie mogę normalnie, bym przynajmniej tyle rzucił i tyle, nie? A tak, kurde? Muszę czekać, aż zemrę z głodu, no ja pierniczę, no. Nic mi tu nie działa, nie? Walę, kurna, wszystkie możliwe komendy do wyjść zakończenia gry, ale kurde, nic nie działa, nie? Chcesz, że escape to w ogóle to... Z pierwszej rzeczy, która nie powinna działać, ale już. Tym wyskoczył, to by szybko utopił się, ale tak. O, Jesus. Nie, to szczęście w tej grze to po prostu kurde rozwala, nie? Jeszcze mi Simo zostanie tu, a ja gdzieś będę tam w bazie, nie? Potem się popieszać po Simota, nie? Kurna jego gajowego normalnie, no. Oni mi tu kurna powiedzą jakiś braku płynności gry, tu żaden brak płynności gry, to jest brak poruszania się w tej grze, przecież ja w wodzie kurde się zablokowałem, w wodzie! Myślałem, że to między takimi teksturami, tak tam na tym, nie? Dobra.
mikrofon, nie, bo to było bez sensu, nie? Kurde, znowu nie wiem, czy czekaj. Dobra, nagrywa się, wszystko jest okej, dobra. Nie wiem, czy ludzie słyszeli, co mówiłem, czy nie słyszeli. To była jeszcze raz, że to była wina klawiatury. Po prostu klawiatury to była. No, bezprzewodowa klawiatura, bateria padła, wymieniłem baterię. Bo nie wiem, czy się nagrało, bo kurde, nie jestem pewien teraz, czy mikrofon włączyłem, nie? No. I tak się unarzekałem, no. Chciałem, kurde, wziąć szybko ten, obcinarkę do paznokci, kurde, i próbować to, kurde, wyrwać normalnie. Przerzucić, kurde, i wymienić baterię. Tak mi pikała, ale nawet tak pikała. To już zapomniałem o tym pikaniu. Gdzie jest dok? Ale się wystraszyłem, naprawdę, kurde. Myślałem, że mi szlak trafi, ale i tak szkła będę potrzebował teraz bardzo dużo, nie? No i nie znalazłem doku. Znaczy doku znalazłem, wiem gdzie jest dok, ale dobra. Nie zabrałem technologii, zabrałem bardzo wielu cennych rzeczy stamtąd. To nie jest tak, że... bo tam była technologia do cyklopa, tam było jeszcze tam takie jajo stworzenia i wiele innych rzeczy tam, nie? Te danie zebrałem kilku, nie? No ale dobra, nie? Nie przeżyłbym po prostu normalnie. Zbrałem jak wpadnie, co się da, ale no nie przeżyłbym, nie? Włączę radio, nie? This is Life Pod 2, coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Dobra, jeszcze trzeba mówić. Dajmy jej mówić, jak coś mówi. Nie użyłem żadnej baterii setki, kurde, to jest też ciekawa rzecz. Ta butla uratowała mi życie, ta butla. Ale to widzieliście, nie? Więc na coś się przydała produkcja dwóch butli. Sio. Baterię odnieść, tap. Wypić wodę. Wody ja mam akurat coś sporo, bo ja sobie natworzyłem tych butli, tak naprawdę... Nie, tutaj woda jest. Nie wiem, gdzie ona jest w ogóle. No gdzie ja miałem, kurde, baterię miałem tutaj, dobra. Setka, na razie nie ładuję niczego, bo po prostu mam wszędzie baterię, nie będę ładowarek nowych robił, nie? Szurnięty nie jestem, nie? Tu jest ta goma silikonowa, cholera to komu. Naprawdę, wezmę dwie wody stąd. Ale żebym się wystraszył. Myślałem, że z głodu, będziemy palić, ja bym z głodu zginął i bym to nie zjadał jeszcze, no to już w ogóle, nie? Ciekawe, czy mi się uda jakiś jeszcze jeden poziom tego zbiornika zrobić. Dodatkowo, kurde, nie wiem, które jajka, bo ja teraz chcę zrobić fioletowy zbiornik, na fioletową faunę normalnie. Ale kurna... Dobra, idziemy z tym cholerę. Zbiorniki mają być tutaj, nie? Dobra, pierw kwarc przetopi na szkło. Zbiorniki można kłaść na kapsułę, jak na kapsułę. Ludzie nie wiem, czy ludzie tego pamiętają, czy nie pamiętają. Ludzie mają dosyć całą pamięć, moim zdaniem. Dobra, weźmiemy 4 kwarcu. Mało to jest kwarcu. Czy to paliwie nie ma jakiegoś kwarcu? Nie ma kwarcu. Jest jedna ruda srebra, co mnie denerwuje oczywiście, bo akurat potrzebne mi dwie srebra. Tutaj gdzieś jeszcze był kwarc, na pewno gdzieś. O, tu jest trochę kwarcu. Tak, szukuję wszystko za kwarcem teraz. O, tu też jest kwarc, dobra. Tutaj chodź. Zabieramy ciebie stąd. Nie będziesz się już musiał martwić o swoje życie. Wszystko przeszukuję za kwarcem. Jakikolwiek grudka kwarcu, bo to teraz kwarc pójdzie w pizdu. Jeszcze kiedyś korytarze będą robione, ale na razie... Czekaj, ty za jajko to... Dobra, pierdolę go, co ty mówisz. Apteka to nie powinno być kwarcu, jest woda. No może być woda w aptece właściwie. Tu bym chciał jeszcze mieć aroże, żeby tam u góry mieć dwie maszyny, które wodę produkują, to żebym w ogóle był happy. Ale niestety nie wiem, co to jest, gdzie jest aroże. Za bardzo, co to jest, też nie wiem, nie? Jak to, co to wymagało? Zresztą dobra, przytupmy wszystko na szkło, się nie pytaj, co to wymagało. Wymagało to na szkła i tyle. Dobra, już może teraz skończę na razie z tym czymś. To zabawą.
bo oczekujemy sprawdzić, czy czasem. No, no nagrywa ci nagrywa, ale mi nie o to chodzi, czy to się teraz nagrywało, tylko kurde. Dobra, pierwszy zbiornik wielofunkcyjny. Wracać znowu. Ja to mam głowę, nie? Przecież ja mam web jak kurde normalnie sklep, nie? Narzędzia. Fajnie, bo znaleźć karabin, ale kurde no. Bo nie wiem, czy śluza to kwarc, czy szkło, nie? Potem to będę musiał wypieprzyć. Nawet nie wiem, czy od razu nie będę tego musiał wypieprzyć, bo nie wiem, czy to miejsce nie zajmuje. Akurat. No gdzie jest to? A to tutaj jest, dobra. Dwa tytanu trzeba jeszcze. Takie to jest tu, tak? Idę po dwa tytanu. Kurna, ale zrobię drugiego poziomu, nie? Szkoda, nie? Znaczy, postaram się zrobić drugi poziom i skończyć, tak nie? Dwa tytanu, nie? Dwie bryłki takie. Dwie bryłki tytanu. Śluzę jeszcze może mi się uda zrobić jedynie. Pierwszy zbiornik na zwierzęta. Dla mnie to było marzenie największe tej gry. Najbardziej mi się to w tej grze podobało ogólnie, ten zbiornik i hodowanie tych jaj. To będzie fioletowa fauna, czyli te kurde takie... Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Teraz trzeba jeszcze zrobić śluzę. Dobra, śluza. Nie, właśnie nie wiem, czy na śluzę jest kwarc potrzebny po prostu też, nie? Kwarc na śluzę. Kwarc. Kwarc. Co jest na śluzę potrzebne? Tak, kwarc. Dobrze, że nie rozwaliłem całego szkła. Daję dopiero ten zbiornik, akurat ma być dwupoziomowy, a jest na razie jednopoziomowy, także... Tytan muszę wziąć jeszcze znowu. No to będzie wyprawa... Złożowa wyprawa, nie? Dobra. I co to jest, kurde? Nie straszy, wy mnie kurde, normalnie będę. Nie, proszę mnie nie straszyć, ja jestem wszechpotężny normalnie. Trzeba dać tu? Dobra, tutaj może nawet. Trzeba taki właz mieć do każdego zbiornika, nie? Ciach, skoczyć mu na to tam. Można utopić w balnie nawet, nie? Tu się sadzi, nie? Mam cztery donice, ale ja muszę ten, no i te grzyby, nie? Trzy grzyby co najmniej z tego fioletowego biomu i jeden na roślina, która nie wiem teraz, która była z fioletowego biomu, nie? Ale dobra, wezmę ten grzyb na pewno. Będę go mógł rozsadzać potem dzięki temu, nie? Gdzieś ten grzyb był, ale nie wiem teraz gdzie. Cholera, to, nie, to teraz te jajka to po prostu już nie kojarzę, które są jajka, więc to jest druga rzecz, no nie kojarzę. Muszę sobie stare nagranie zobaczyć, które ja jajka brałem stamtąd, żeby to było na pewno to, nie? Czego mi to ci ciągle włącza teraz normalnie, no? To też nie to. Też nie to, bo w ogóle tytanu nie ma, no cały poszedł się pieprzy tytan. No dobra, nic nie ma. No nie mówcie, że ja nie wiem, gdzie jest ten grzyby, teraz... No nie wiem, po prostu nie wiem, który to jest ten grzyby, nic nie sadzę na razie, dobra. Jak nie wiem, to nie wiem, po prostu koniec gadki, nie będę, nie wiem, się pieprzyć z tym pizdą. Dobra, tam. Dobra, idziemy na poszukiwania złóż. Kwarc. Po prostu pozbieram ten kwarc, tak żeby tak ładnie zakończyć tym zbiornikiem, przynajmniej jest częściowo skończonym, ale to daleko do końca. Kwarc. Szukaj tego cholerstwa. Czytałoby się, że rudę srebra znaleźć, to jest przypadek. Kurde, nie widzę, na razie kwarcu mnie wskazuje, więc że skaner nie zadziałał, tak szybko nie działa, te drony gdzieś tam są, nie? Chore, to są te egzemplarze. O jest, dobra, znalazłem. Ja pamiętam, że tam był taki fajny tunel. Te rybki wybuchające. Nieźle mi w dupę dały te rybki wybuchające, ale dobra. Kwarcu cholery znajdują moje drony, ale... No niestety łatwe to nie jest w szukaniu. Trzeba ładnie gdzieś tam wpłynąć, tam na przykład gdzieś.
Kurna, te rybki, ja pierdyle normalnie. Te rybki to jest najgorsze wolerstwo normalnie. Pieprzone kamikadze normalnie, no. Chyba jednej tytan zbiorę nawet stąd. No i miedź jest, no wszędzie widzę, że miedź zbieram teraz. Dał się jedno srebro znaleźć, ale... Już nie narzekam tam normalnie, to strasznie, ale... Tytan też wszystko zbieram, nie, bo wiadomo, to jest cenne, nie? Dobra, jest dupa, z tego nic nie wyciągniemy. Tego też nic nie wyciągnę. Chyba. Ostat siarczki taki, nie? Dobra. Puść mnie, kurde! Naprawdę, mam panikę taką, że życiową, że się poblokuje, że to jest ogromna panika u mnie. Ja po prostu, kurde, już za dużo razy się to popracowałem. Dobra, moje chwaty! Nie, na machę przyjąć. Nie mam teraz apteczki, więc teraz mnie to pizda zabije normalnie, a pierdyle. To jest niedobra sytuacja, nie? Tej jaskini, tak? Tak, zabierz. Zaraz te rybki tu są pieprzone, nie? Ale parę tylu to jest dużo. Wow. Ciach. Jedna ruda strzała by się przydała. Szybko bioreaktor skończyć jeszcze. I mieć dwa. Po prostu mieć te ukończone prace. Te rybki nie istnieją. Nie, już, bo już byłem tu, nie? No, cholera. Nudla się kończy. Będę musiał ten zrobić szybką podmiankę, nie? O kurwa, padłem pod tekstury. Ja pierdolę. Dobra, płynę do bazy. Zobaczymy, ile już się uda na tego wychować. Tam jeszcze jest kwarta, tak? Może gdzieś tam bliżej jest, na dupa bliżej. To wpadanie pod tekstury tutaj to jest przerażająca rzecz, nie? Wpadniesz pod tekstury i wielce, kurde, normalnie wielki problem jest normalnie. No ale to już ja mówię, no, silniki Unity tak mają, nie? Nie mają na dużych takich obszarach, one zaczynają fiksować totalnie. No prawie mało tak zebrałem, nie? Najwyżej wymienię butle, nie? Tu nie ma nic. Że tam niby jest kwarza, ale to tyle tu. Dobra, płynę na powierzchni. Kurde, ja jestem prosty w tej rybie, ja pierdolę. Nie, ale mnie dogoni tam. Na Chinę to by mnie nie dogoni tego pierwa, ale z tym czymś. Dobra, wyjdźmy na powierzchnię. Nie, bo nie powiem, że tu mamy bardzo tutaj. Są dwie komory. Może nawet na dole. A nie, nie zmieściłaby się jakaś jeszcze jedna komora. Zresztą nie ma jak tam było wychodzić. Pójdę na powierzchnię. Dzięki, że mówisz, a może mi do bazy. Ale cholera, może być za małe tego szkła na drugi poziom. Chciałem zrobić drugi poziom i kurde kończę nagrywanie, bo... Kurde, braknie mi, tak? I do zakładu mi brakuje, tego jednej mi brakuje, nie? Wyłącz to. Oczywiście problem jest taki, że roślinki, to nie wiem, które wybrać. Tu też nie ma drabiny, ale już bez, jakby nie potrzebuję drabiny, bo mogę tam sobie wypłynąć po prostu. Nie, muszę tam iść ze śluzę, dobra. Kurde, jest problem, dobra. Teraz to jest tak zrobione, że to po prostu, kurna, trzeba wyjść tędy, kurde, tutaj i tędy, co można przejść tam, no. Tu zobaczy się zbiornik już, ta, no.
I ludzie nie wiedzą o takich rzeczy, że te zbiorniki tak samo jak te moduły kładzie się na siebie, nie? I tu można tak nieskończoność budować, nie? Czy jak baza pozwala, nie? Mam na na zbiornik? Kurde, tu nie ma go chyba. No bo ja jestem ślepy, bo nie ma go. Zbiornik musi mieć dwupoziomowy, to jest taki kurde minimum. Jednego szkła mi wygroję, kuje. O, Jesus, kurde, no nic, brakuje mi szkła, to jest... Końca na zewnątrz, lepiej przemysłowo. Kurde, gdzież ja poleciałem normalnie? To ja się tu gubię, no niestety, kurde, to jest brak tego, nie? Brak troszeczkę rozeznania w terenie, ale już tu będę wiedział, że tu jest to. To jest już, tu jest reaktor, no to od reaktora tu. I to pierwszy zbiornik, tam fioletowy zbiornik już będę kojarzył, nie? Fioletowy zbiornik, no tam już kojarzył, plakatami sobie też ułatwiłem życie, nie? Nie, to jest dalej nic, nie? Tu jest zbiornik, jeden. To jeszcze na razie nie jest fioletowy, ale dobra, pierwszy się zajmę fioletowym, potem zielonym biomem, nie? Zielony biom fajniejszy, bo więcej jajek, właśnie więcej rodzajów zwierząt, tylko że... Cholera jasna. Nie widzimy z tym wchodzę. Dobra, ten jest punkt tam, gdzie się wskazuje, gdzie... Wcale tego szkła tak wiele nie wskazuje, kurde. Ale to teren taki bardzo mało kwarcowy, tam bardziej czerwone trawy, to więcej kwarcu, nie? Nie wyleczyłem się, ja pierniczę. Gdzie on ten kwarc tutaj widzi, normalnie? Ta? Dawaj. I dawaj kwarc. I płynę stąd. I płynę do bazy. Bo to mi starszy, nie? To doświadczenie, nie musicie martwić o baterię. To jest piękna rzecz. Tam te pająki jak pieprz nie wyładowani po baterii. 100% bateria stracona jest. W każdym urządzeniu. Nieważne co to ma. To jest przerażające stworzenie, kurde. Tu jest to, że nie mogę drabiny, bo to jest tak popieprzone, że ja nie mogę dać kurwa drabiny po skosie, jakoś bez sensu, tylko kurde muszę tak dawać drabiny, no. Po rogach, no i kurna. Myślałem, że po skosie można dać drabiny, a nie można, no i to jest. No, żeby potem dobudować tam moduł, no to musiałem przejście zrobić jakieś takie bezsensowne, że robię tu, wychodzę tu i robię korytarz, nie? Od reaktora, korytarz i wchodzę tu, no ja pierdyle, no. I zbiornik ma na obce formy życia i tu jest moje obserwatorium fajne, nie? No i ludzie takich prostych rzeczy nie wiedzą, że się po prostu kładzie zbiornik na zbiornik i się po prostu robi, nie? No co, przecież nie położyłeś tego zbiornika, nie wkurwiaj mnie normalnie. Aj, no nie zrobię, no bo kurde, nie przytopiłem kwarcu do końca. Dobra. Ja jestem durny. Przecież powinno się, samo czuję się po prostu teraz normalnie już. Zaraz nerwowo mnie wytrzyma normalnie. Mam nadzieję, że nie, że to mi brakowało. Brakowało mi mało szkła, nie? Szybko przetopić to na szkło i powinno już teraz być okej, nie? Powinien teraz się skończyć, no a potem to już bez nagrywania będę tam kombinował z jajkami i tak dalej, tam z roślinami będę się cały set robić teraz. Sadzić te rośliny poza bazą, nie? Ja pierdolę. Ale to jest właśnie fioletowy zbiornik, tak? I widzisz, że tak to wygląda. No ale można jeszcze wyżej, ale nie. Moje krzesełko, tam troszeczkę będzie to przerażające teraz z biura moje. Tak, dobra, tak moje biuro jeszcze wygląda, nie? Tu jest łóżko. Taka sofa jedna. Taka sofa druga, tutaj mi się postawiłem. Plakat Aurory. Jeszcze jedno, taki automat do kawy. Tu jest to, czapka, taka baseballówka, biurko, krzesełko. Tu jest model Aurory, dwie takie szafki. I ta szafa, nie? No i tak sobie będzie nawet deptał fajnie po czymś takim, nie? W biurze, takie rozluźniające, nie? No, ale to jest jednoosobowe łóżko jeszcze wcisnąłem, nie? Tak, no i tu stąd widać, tak. To bazę. Znaczy stocznię. Obserwatorium. I tak dalej, nie? Teraz to jest połączone ze zbiornikiem. Normalnie to tak... Na razie wygląda, ale dobra. Tu ma być fioletowy biom.
zrobiony i tak dalej, nie? I to ma być zrobione, nie? Nie wiem, czy jest. Dobra, jest dobrze. Te pierdoły takie stąd po prostu gdzieś przeniosę, no ale nie wiem gdzie. Bo one mnie też wkurzają tak naprawdę, nie wiem po co to jest, no ale... Można sobie po prostu wejść. Ale ja po prostu nie pamiętam, które rośliny są z tego fioletowego biomu, nie? Tak, tu można sobie wejść, popływać z tymi rybami, nawet je skanować. Żadna ryba nie stanowi tutaj zagrożenia, nie? I można sobie płynąć wyżej. Ja bym tu dał jeszcze śluzę jedną, natomiast on wyszedł nawet na piętro, bym takim sposobem wychodził na wyższe piętro i może nawet chyba tak zrobię, nawet nie wiem, czy się nie zastanawiam się nad czymś, czy własnie zrobić po prostu. I mieć to gdzieś, przepływać po prostu przez zabawę, nie? Tak, ale nie może go zbudować, ja pierdyle. Albo tytanu brakuje, albo czego? Tytanu brakuje, no. Będę miał ułatwienie, po prostu będę zbiornikiem wchodził i wychodził. A piernicze, ja się to... Tam sobie dałem, tam już tam wiadomo, że stocznia jest od tej strony, to widać takie duże przejście, ale dałem ten plakat tam, nie? Ten plakat, nie? No, branża go różnie, ale no nie mam taki jeszcze szło, tylko jeszcze jeden taki. Tylko troszeczkę inny, ale też z planu Evolution tak zwanego, nie? Dobra, tytanium, jeszcze weźmy te dwa dwie bryłki tytanu. Nie jestem pewien, no teraz nie to na pewno nie są to. To akurat dobrze, to akurat wiem, że nie jestem. Zresztą więc, że tych rzeczy nie wiedzieli. Dobra, to mogę się nie da z zewnątrz zbudować. Czekaj, jak tu jest? Jedna donica. Patrzę, czy są cztery donice, tak jak pamiętałem. Druga donica. Są dupne. Trzecia donica. I czwarta donica. Zależy, czy coś użyje, ale jak grzyba użyje, to będzie... No tam zajmuje dużo większą przestrzeń, nie? Ten grzyb, nie? Chyba jedna donica tak naprawdę. Grzyba. No, ja nie jestem pewny, tak naprawdę. Jak ten grzyb teraz wygląda, nie? Tu się gubię przy portera całkiem. Jeszcze dalekie. No to tam wiadomo, przeszklona baza musi być też troszeczkę to swoje zrobi, nie? Tędy muszę wyjść do góry. Bo tu jest korytarz, który tam już ciągnie, nie? Tam jest jeszcze jedno do góry, żeby był reaktory, tak jeden na drugim, nie? Na dole jest rolnicze, potem pierwszy reaktor, drugi i trzeci reaktor. Reaktora to ma być w innym miejscu, nie? A to sobie po prostu ułatwia życie, nie? Co jest, kurwa? Jak coś tak wkurza, tutaj budowanie ma taką wadę tutaj, że jak się kurwa nie postawi tego... Co ty robisz, debilu? Śluzy na zewnątrz można postawić, tak? Wa, nie, zbuduj mi to. To jest, nie chcę zbudować normalnie, nie? Myślałem przez chwilę, że może mocy nie ma, ale nie chcę zbudować. Nie chcę zbudować, może on nie robi dwóch łazów normalnie z tego czegoś. To jest bez sensu oczywiście. Kwarcu nie mam, dobra kurde. Ja pierniczę, myślałem, że mi jeden kwarc został normalnie, ale dobra, jak nie został, to nie został. Nie będzie już dość męczenia się na dzisiaj jest. Bo to jest normalnie... To miałem nie nagrywać, bo to tak nie wiedziałem, czy mi się uda i tak to była próba, nie? Także... Udało się. Jest zbiornik, ale teraz problem jest taki, że ja te rośliny mam tak powiększane. Nie kojarzę, co jest czym i w ogóle, kurde, będę musiał robić ten. Na zewnątrz plantację, już sobie też. Zjemy sobie takie coś. Sika. Trzeba sobie zjeść troszeczkę owoców zdrowych. Wytrzebić te drzewko. A co ludzie, dajcie jakiegoś suba, bo coś takiego się podobało. Bo tak to wygrałem już specjalnie dla ludu społecznego Afganistanu. Dobra, napoję się tym też, że tyle tu kurde zbieram to. I to jest taki dodatkowy film, z tym miałem jeszcze troszeczkę stresu w filmie, a to klawiatura padła, ale to już... A? Ale naprawdę, myślałem, że szlak mnie trafi, mnie normalnie ze sobą i w wodzie zblokowało. Byłem przerażony.
się pieprzło, nie? W zwykłej wodzie. Ja myślę, co się dzieje, do jasnej cholery. W wodzie jestem przecież, kurde. Gdzie tam do tekstur jakiś, nie? Ale dobra. Dobra, będę zdrowy. Jako trzeba, nie? Dobra, zobaczcie, czy dobrze gadam. Dobra, jest, nagrywa się. Dobrze, trzymajcie się. Dajcie jakąś łapkę, subskrypcję. Dzięki, że się oglądali. Pozdrawiam, do zobaczyska.